otworzyły się wrota do jaskini złego szamana. Ale uważaj, rzeka jest pełna pułapek i przeszkód. Życzymy ci powodzenia. Chodzi do was, Lisie. Cześć, tu Pysieka. To jest kolejny odcinek z gry Kangure Kao. O nie, bomba! Ach ty. To są bobry zamachowcy. Jeszcze gotują ryby, to jeszcze trzymają bomby u siebie. Obok mnie w zasadzie. Kangure Kao, runda druga. Misja spływ. I na pierwszy dzień... Na pierwszy widok nam idzie to, nie na pierwszy dzień. Nie umiem mówić, przepraszam. Jest zbyt upalnie, żeby cokolwiek nagrywać. A ja sobie wymyśliłem nagrywanie... Jeszcze pod rząd. W ogóle zastanawiałem się kiedyś, żeby w jakąś zimę nie nagrać się na tyle, żeby mieć wakacje spokój, wiecie? Na zimę, bo na zimę z najchłodniej są najprzyjemniejsze warunki do nagrywania. Bo w domu jest cieplutko. Zawsze. A w lato to jest po prostu masakra, jeżeli chodzi o nagrywanie czegokolwiek. Każdy youtuber ma z tym problemy, bo po prostu się nie chce. Ten upał po prostu dobija wszystko. Dobra, tu nie ma nic. Trzeba w ogóle pukać w każde wrota. No właśnie. Dziękuję. Taki protip. Bo się tych monetek nie poznajduje w niektórych poziomach. Tu jest secret to everyone. Woo! Małe problemy w sterowaniu. O, kolce. Kolce żabolce. Tium biurum. Cimci rymcim. Nalewam cię cimci rymcim. Łop! No i zrobiła mi cimci rymcim. Jeszcze dałem tak chamsko nadzieję. Tak, ciekawostka. Można stąd przeskoczyć tu. De facto to jest tutaj taki ogromny skrót, gdzie można pominąć całą tę drogę, którą teraz przebyłem. Przynajmniej kiedyś był, że z tamtego mostu się dało tutaj doskoczyć. Po takiej pochłej platformie, która tutaj gdzieś jest. A nie, już jej nie ma, nie widzę jej przynajmniej. O nie, to balbazaury. Znaczy, nie wiem co to jest, nigdy nie widziałem. Za dziecka się zastanawiałem, co to do cholery jest. I skąd to się wzięło. A wiem, że kojarzyło mi się to z Doppelfishem. Takim upośledzonym, ale mi się kojarzyło. W sumie Doppelfish nie jest upośledzony? Dobra, never mind. Opa. Tutaj sobie dojdziemy. Pą, pą i pą. Gazują znowu! Kangurek Nacji. Kangurek Naziol, przepraszam. Powinno być. Kangurek Naziol. Jak ja na to wpadłem. Opa. Kau. Okej. Hip. Au! O, wyścig z bobrem. Dum, 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 dum. Cheater! Bobry są odporne na gazowanie. That's illegal. Skoro bobry są odporne na gazowanie, to czyby podczas tych feralnych lat, gdzie gazowano wyznawców judaizmu, zrobiliby sobie ubrania z bobra, to by przeżyli? Co ja teraz właśnie powiedziałem, bo nie wiem, nie ogarnąłem swojego mózgu. Hopa. To
Ciekawostka, tutaj da się dostać, ale nic tu nie ma. Ciekawostka, tam widać jak się świat chowa. Klatki się nie renderują. Bo nie ma, znaczy klatki, Boże. Nie renderuje się teren za nami, no. Klatki, no nie, czy to klatką można nazwać, tak średnio. Nie widać tego, co jest za nami, bo niepotrzebne, żeby to, nie jest potrzebne, żeby to było widać, ale w niektórych miejscach. No inaczej. Cholera, no! W niektórych miejscach jest tak, że jak jesteśmy w jednej lokacji, to druga się wczytuje. A jeszcze ta przed... Jesteśmy w pierwszej lokacji. Idziemy do lokacji 2. I lokacja 3 się wczytuje, a lokacja 1 zanika. Po co? Żeby nam nie żarło tak bardzo pamięci w komputerze. Dziękuję. Właśnie to chciałem wam przekazać. Jesteście wielcy. O ja walę, palę. Znaczy można jeszcze zrobić takie coś, I guess. Uciekaj, woda wspiera. Szybko, zanim pale się przewrócą. A te pale wyrastają z wody. Ale ciul, przewrócą się. Dum, 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 dum. Pamiętam, jak kangurka KO3 ogrywałem na streamie jakimś. Niedawno chyba. Ciach. Dobra. Tutaj nic nie ma. Może jednak? Nie, nic nie ma. Dobrze. Opa. I tutaj są te przeklęte pajęczyny. No i ten piękny motyw, jak sobie uszkami chodzę. O nie. Jakoś się go da ubić dwa razy naraz. W sensie za jednym podejściem dwa ataki sprzedać mu się dało. Muszę sobie przypomnieć, jak to się robiło. Dobra. Ale tutaj ładnie zrobili, że to widać nawet jak nie ma tego świetlika, bo jest oświetlenie lepsze. Wcześniej to była po prostu czerń i nic więcej, a to jest taki jeszcze zielony, zielony mech, taka poświata ciekawa. No zepsuło to zamysł, z jakim została zrobiona ta lokacja. Aczkolwiek wygląda to o niebo lepiej. A co? A ja sobie mogę wyskoczyć, z tego już nie. I to z tego co pamiętam jest już ostatnie miejsce, w którym dokujemy. Reszta na piechotę, na szczęście. Lub na nieszczęście. Co tam kto woli. Dobra, udało się ominąć. Ale się najeżają te jeże. No widzicie tam fajne te tamy i inne stramy. Tum, 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 tum. Dobra, nara. There is still some of the gwiazdcast here. Dobra, ciach, ciach. Ciach. No i teraz hopsa lala.
Kasztaniarze zasrane. Dobra, dwie gwiazdki nie brakuje, akurat to jest dwóch panów, z tego co pamiętam. No właśnie. Broniących wejścia do szamana. Wcale ta plansza nie jest tak długa, jak myślałem. Wydawało mi się, że mi dłużej zejdzie. A tu mamy 10 minut ładne. Dobra. Fajnie, bo mamy komplet wszystkiego z tego, co już widzę. I pora ubić szamana. Szamana jeszcze pobiję w tym odcinku, bo w sumie czemu nie? Nie będę takiego krótkiego wrzucał z bicia szamana. No i 100 na 100, dziękuję. Jaskinia szamana. No jak zwykle. Standard. Maleus Maleficarum, Boże, jak mi się coś przypomniało. Pozdrawiam, Capibar. Na ogół to... Zrobiłem tak. Zdziwiłem się, że nie mogę zapisać gry ani wczytać. Ale słuchajcie, co trzeba zrobić, to... Cholera. Co trzeba zrobić, to pokonać tego bossa bez straty HP, i to bym chciał zrobić. Maleficarum. Mane. O nie. Cholera, no. Trochę się z tym pomęczę, przepraszam, ale chcę ten achievement za zabicie go bez straty HP. Najwyżej popatrzycie, jak się powściekam na grę. To w sumie lepiej dla was, do cholery jasnej, bo się pośmiejecie przynajmniej. Mane. Dobra. Te dźwięki nowe. No wyszamanuj sobie nową barierę. Trzeba już to opanować. Ten boss nie okaże się wcale taki trudny, jak się by wydawało. No dawaj. Księciuniu. Dobra. Chyba to mamy. Kochani, chyba to mamy. Albo będzie jeszcze raz. Mamy to. Sam jesteś za mały. A! Czego nie zmienia. Ale mi się podobił. Szajse. Przygotowuję duży transport w najbliższym czasie. Potrzebuję jeszcze więcej zwierząt. Czy to jasne? Tak jest, szefie. Natychmiast się tym zajmę. Tam, 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 tararam, tam, tam. Tam. Widzę, że ciągle masz za mało dukatów. Niewiele. Podsłuchałam rozmowę Huntera z maszynistą,
który właśnie wybiera się do lodowej krainy po kolejne zwierzęta. Biegnij tam szybko, może zdążysz się ukryć w pociągu. Może. Tum, tum. Tum, 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 tum. Wow, ale długi pociąg. Także dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka i widzimy się już w następnym z Kangur Kakao. Trzymajcie się, no i cześć, papa. Hejo.